Za nami 2023 rok. Niełatwy czas dla polskiej mniejszości na Białorusi. Współautor naszego programu Andrzej Poczobut nadal znajduje się w więzieniu, a Polacy są nieustannie prześladowani przez łukaszenkowski reżim. Aleksy Szota, witam i zapraszam na magazyn Nadniemnym. Co dzisiaj jeszcze zobaczymy w programie. Wojna na Ukrainie. Łukaszenko popiera działania agresora. Trudno powiedzieć w ogóle, czy Białoruś na dzień dzisiejszy jest suwerennym państwem. Święta Bożego Narodzenia z dala od rodzinnych domów. Wielu rodzin zostało rozłączona. Droga do Betlejem. Debiut teatralny dzieci z Białorusi. Dzieci zagrali lepiej, ja nawet myślałem. W lutym minie rok od momentu, gdy Andrzej Poczobut usłyszał wyrok 8 lat pozbawienia wolności. Skazano go za wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań na szkodę Białorusi. Zarzuty podważają międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka i polskie władze. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi jest prześladowany tylko za to, że chce, by jego kraj był wolny. Od czerwca 2023 roku Andrzej Poczobut przebywa w jednym z najcięższych łagrów na Białorusi, kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku, na północy kraju. Sytuacja Polaka jest coraz trudniejsza. Dziennikarz ma poważne problemy zdrowotne, mimo to jest cały czas nękany przez administrację więzienną. Nie otrzymuje niezbędnych leków, jest pozbawiony paczek żywnościowych i spotkań z rodziną. Dodatkowo w sierpniu został zamknięty w izolatce. Przebywa tam do dziś. Został uwięziony także jako dziennikarz, jako osoba, która mówiła prawdę o tym, co robi reżim z ludźmi, którzy są jego przeciwnikami. Musimy na wszystkich szczeblach, na wszystkich możliwych płaszczyznach o tym głośno mówić. Od prawie 3 lat, odkąd uwięziono Andrzeja Poczobuta, w Białymstoku co miesiąc organizowane są akcje Solidarności z Polakiem. To inicjatywa Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Związku Polaków na Białorusi. Andrzej siedzi w więzieniu już ponad 1000 dni, no i w taki sposób my tutaj przychodzimy, żeby wykazać swoją solidarność z nim. Andrzej Poczobut został aresztowany 25 marca 2021 roku. Według białoruskiego sądu dziennikarz i działacz Związku Polaków miał w publikacjach w mediach i internecie wzywać do sankcji i innych działań na szkodę Białorusi, a także prowadzić działania mające na celu wzniecanie wrogości i nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym. Na bieżąco śledzimy sytuację w sąsiedniej Ukrainie. Najeźdźca nie ustaje w bombardowaniach kraju, niszczy infrastrukturę i zabija ludzi. Kreml i jego brutalne działania popiera Aleksander Łukaszenka, który udostępnił teren Białorusi rosyjskim wojskom. Dla ukraińskiego narodu miniony rok był jednym z najtrudniejszych w historii. Kraj codziennie jest niszczony przez rosyjskiego okupanta. Od 24 lutego 2022 roku każdej nocy w ukraińskich miastach słychać alarmy przeciwlotnicze. W walce przeciwko rosyjskiemu agresorowi napadnięty naród dzielnie się broni. Armia Putina straciła w tej wojnie już ponad 360 tysięcy żołnierzy oraz dziesiątki tysięcy sprzętu wojskowego. Zrozumiało, że następny rok stanie czasem bardzo rzeszym, globalnych rzeszym. I Ukrainie potrzebno umieć wpłynąć na nich, umieć dosiąść swoich celów. Будемо боротися за наш вплив, за справедливість для України. Я вдячний усім лідерам, які допомагають, які з нами від 24 лютого і будуть з нами в 24-му році. Російська армія від початку війни використовує територію Білорусі. Стаціонують тут тисячі кремлівських жовнєрі, в тим наємниці з групи Вагнера. Ćwiczenia wojskowe sił zbrojnych Moskwy i Mińska są prowadzone na poligonach w różnych częściach kraju, w tym przy granicy z Polską. Manewry trwają już od 1,5 roku i są cały czas przedłużane. Na pewno obecność rosyjskiego wojska zagraża suwerenności Białorusi. Ciężko mówić, trudno powiedzieć w ogóle, czy Białoruś na dzień dzisiejszy jest suwerennym państwem. Aleksander Łukaszenko poinformował, że zakończył się proces przenoszenia rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na Białoruś. Kreml prowadzi też coraz mocniejszą integrację wojskową, polityczną i gospodarczą z Mińskiem. Według ekspertów rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi to element szantażu nuklearnego, jaki Rosja stosuje wobec Zachodu. Putin liczy, że tym sposobem powstrzyma przekazywanie zachodniej pomocy walczącej Ukrainie.
Za nami święta Bożego Narodzenia. Prześladowani przez reżim łukaszenkowski obywatele Białorusi, również polskiego pochodzenia, spędzili je z dala od rodzinnych domów. Ci, którzy znaleźli schronienie w Polsce, nie zapomnieli jednak o swojej tradycji. Czym ja mogę służyć? Ja mówię, Ojcu i Gospodu mojemu. Mamy taką tradycję przed świętami Bożego Narodzenia, zbierać się razem, spędzać ten czas wspólny, trzymać się jeden jednego i zrobić jeden jednemu święto. Były pokazane tutaj batlejka białoruska tradycyjna. Batlejka to jest teatr lalek. To taka wyjątkowa atrakcja białoruska. Muszę wybrać. Opowiadaliśmy dzieciom o tym, jak urodził się Jezus Chrystus, żeby dzieci byli bliższe do Boga. Chcieliśmy prezentować dzieciom takie ciepłe, świąteczne emocje i dać im taki dobry nastrój przed świętami. W moim городе спинився. Nie спи, побудися, Христос народився. Wielu rodzin zostało rozłączone między sobą. Członki niektórych rodzin nadal mieszkają na Białorusi, a niektórzy musieli przyjechać do Polski i w taki sposób trochę łączymy te rodziny. В окресі Божого народження свят білорусини, яким ми мусили утекти з Білорусі, зібралися у Варшаві, щоб заспівати коленди, святочні пісенки і тим разом так відсвяткувати цей день. Господа сядіть, дай на покуті, а на ньому шуба шовкова обліта. Мами мінський зеспіл і співають тільки меншизни, то така спеціальна ситуація. І співаємо різні пісенки з Полесія білоруського, з Кресов, з різних регіонів, а почнемо вже співати, вчити польські коленди теж. Маємо все, і маємо гвізду, маємо козла, маємо відмєдя, і так, як то було колись, коли ходили колендники і співали такі святочні пісенки. Na szczęście mam na emigracji koło ludzi, które pomagają uczuć ten świąteczny nastrój. To jest bardzo ważne, że śpiewamy z nimi i to jest bardzo ważne dla mnie. Jest bardzo piękna możliwość i taka uroczystość dla tych wszystkich Białorusinów, katolików, którzy obecnie przybywają w Warszawie albo być może po prostu przyjechali, żeby nawiedzić swoje rodziny, przyjąć nasze zaproszenie i wspólnie razem wziąć udział w tych celebracjach Narodzenia Pańskiego. Spotykamy się tak naprawdę, żeby rozpamiętywać to, że Chrystus przyszedł na ten świat. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Więc właściwie tej nocy, nawet jeżeli ktoś niespecjalnie często przychodzi do kościoła na modlitwę, to akurat zawsze w naszej świątyni się zbiera ponad 200 osób, żeby jakoś wspólnie celebrować ową uroczystość. Żeby Chrystus się narodził nie tylko jako pamiątka, nie tylko jako teoria, ale również przyszedł do naszych serc i te wszystkie uroczystości, modlitwy, liturgie mają przygotować każdego i każdą z nas, żebyśmy przynajmniej teraz, tego dnia, tej nocy, otworzyli swoje serca oraz swoje dusze i przyjęli ową dobrą nowinę, że Chrystus przychodzi na ten świat. Dla nas to jest po prostu dobra możliwość, żeby się spotkać w świątyni, żeby celebrować nasze wspólne uroczystości oraz się modlić w naszym języku. To jest po prostu pamiątka, nie tylko religijna, ale również narodowa, żeby być razem nawet na obczyźnie. Zawsze dom ojczysty to jest dom ojczysty, natomiast dopóki tu jesteśmy, zawsze, przynajmniej większość z nas mówi o tym, że to jest czasowo. Bez względu na to, czy to jest jeden miesiąc, rok, niektórzy z nas już kilkanaście lat, ale niemniej jednak zawsze pamiętamy o tym, o naszych korzeniach, o tym, skąd pochodzimy. I dlatego to jest pewna, w pewnym sensie namiastka, ale niemniej jednak bardzo dobra możliwość, żebyśmy pamiętali o tym, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy i również kontynuować naszą tradycję, nie zapominać o tym, że później, przynajmniej ci, którzy wrócą, też będą kontynuować już w swoich domach ojczystych, w swoich kościołach, parafiach, na terenie swych diecezji. Droga do Betlejem. Spektakl pod takim tytułem zaprezentowały w Białymstoku dzieci uchodźców politycznych z Białorusi. Dzięki Stowarzyszeniu Wspólnota Polska w okresie Świąt Bożego Narodzenia zadebiutowały w polskim teatrze. Tak,
Droga do Betlejem to przetłumaczona na język polski sztuka białoruskiego dramaturga Sergiusza Kawalowa. Bóg powrócił na ziemię. Musimy znaleźć go w Betlejem. W bohaterów spektaklu wcieliły się dzieci uchodźców politycznych. Również reżyser przedstawienia został zmuszony do opuszczenia Białorusi. Ja jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, że wszystko dobrze. Dzieci zagrali lepiej. Ja nawet myślałem o tym. W sztuce zagrały nie tylko dzieci. Swój debiut na teatralnych deskach mieli też rodzice. Ja wziął udział, bo chciałem dopomóc. I tak otrzymał się mój debiut. Najpierw bałam się, a teraz tak już tak na spokojnie. Już nie mam takiego stresu, jak miałam. Słodki, naiwny osioł. Młodzi aktorzy z Białorusi chcą kontynuować swoją teatralną przygodę i w najbliższym czasie planują występy w innych miastach Podlasia. Dla wielu z nich teatr to nie tylko spotkanie z widzami, to też możliwość nauki języka polskiego, z której chętnie korzystają. 225 lat temu, w Wigilię 1798 roku urodził się Adam Mickiewicz, jeden z najwybitniejszych polskich poetów. Do dziś trwa spór o to, gdzie dokładnie przyszedł na świat wieszcz. Najprawdopodobniej była to wieś między Nowogródkiem a Barnowiczami, znana jako Zaosie. W dzisiejszej pocztówce z Grodzieńszczyzny zapraszam Państwa do małej ojczyzny Adama Mickiewicza, znajdującej się na terenie dzisiejszej Białorusi. Kilkanaście kilometrów od Nowogródka, wśród pól, stoi niewielkie gospodarstwo. Drewniany dworek z gankiem, bardziej przypominający zamożniejszy chłopski dom niż szlachecką siedzibę. To właśnie jest Zaosie. Miejsce, w którym 24 grudnia 1798 roku urodził się Adam Mickiewicz. Od 25 lat znajduje się tu muzeum poświęcone wybitnemu polskiemu poecie. Na przełomie XVIII i XIX wieku folwark należał do Mickiewiczów. W 1806 roku ojciec poety, Mikołaj, przekazał gospodarstwo krewnym Stypułkowskim, a cała rodzina przeprowadziła się do pobliskiego Nowogródka. Jednak mały Adaś często odwiedzał Zaosie. Niestety drewniane zabudowania folwarku zostały zniszczone w czasie I wojny światowej. W pobliżu dworku przez 3 lata przebiegała bowiem linia frontu. W związku z 200. rocznicą urodzin Adama Mickiewicza w latach 1996-98 odtworzono zespół zabudowań folwarku. Rekonstrukcji dokonano w oparciu o rysunki Napoleona Ordy oraz Edwarda Pawłowicza. Zespół składa się z krytego strzechą dworku, opory, studni z żurawiem, piętrowego spichlerzyka oraz drewnianego ogrodzenia z bramą. Oryginalny spichlerz był ulubioną kryjówką małego Adasia, który często tam nocował. Wnętrze dworku urządzono według opisów z ksiąg pana Tadeusza. Warto zauważyć, że w domu rodzinnym Mickiewicz nigdy nie tworzył. Spędził tu bowiem bardzo wczesne dzieciństwo, a później przyjeżdżał tylko na wakacje i ferie szkolne. Dziś muzeum posiada ponad 600 eksponatów. Niestety nie ma wśród nich ważnych pamiątek po wieszczu. Większość oryginalnych przedmiotów uległa zniszczeniu w czasie I wojny światowej. Pozostałe przewieziono do Polski. W Zaosiu są tylko rzeczy znalezione podczas prac rekonstrukcyjnych. Teraz muzeum odwiedza zaledwie około 3000 osób rocznie. Ma to związek z napiętą sytuacją w stosunkach polsko-białoruskich, co przekłada się na brak turystów z nad Wisły. Szanowni Państwo, rozpoczął się nowy 2024 rok. Niech przyniesie pokój na Ukrainie i możliwość powrotu do rodzinnych domów nam, obywatelom Białorusi. Życzę Państwu w tym nowym roku wszystkiego najlepszego i zapraszam na kolejny program już za tydzień.